Karol, jesteśmy w Kędzierzynie Koźlu. Ostatni mecz pełen w twoim wykonaniu, 5 setów. Co ten mecz z Suwałkami w Iławie tobie udowodnił, tobie pokazał? No, że mogę pomóc drużynie, że jak trzeba, to mogę wejść na boisko. Uzupełniamy się z Jankiem i taka jest nasza rola w zespole. O ile widziałem na ostatnim meczu, że podszedłeś do niego na luzie, przy pełnej fantazji i to wyszło dobrze, to pytanie, czy będziesz to samo w stanie powtórzyć w środę w Kędzierzynie Koźlu, gdzie przeciwnik jest o wiele bardziej silniejszy i klasowy? No na pewno będzie trudniej, aczkolwiek byliśmy w takim zestawieniu w meczu z Suwałkami, że no tak naprawdę no nie mieliśmy nic do stracenia, no musieliśmy grać na luzie. Bo tak naprawdę nie było gdzie się cofnąć. Jutro będzie podobnie, a jaki będzie rezultat, no to zobaczymy. Rywal na pewno jest z najwyższej półki, więc poprzeczka jest zawieszona dużo wyżej, ale będziemy starać się walczyć i zostawić serce na boisku. Jakaś taka presja jest na was, że to jest no inne starcie niż plusligowe, bo to jest Puchar Polski, rozgrywki prestiżowe. To jakaś taka mała presja jest, czy po prostu na luzie do tego podchodzicie? Wydaje mi się, że na tym poziomie każdy mecz niesie ze sobą jakąś presję, czy to jest pucharowe starcie, czy to mecz ligowy. W każdym razie no, nie jesteśmy na pewno stawiani w roli faworyta, więc będziemy starali się grać odważnie, a jaki będzie wynik końcowy, zobaczymy. My, tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno damy z siebie wszystko. Co będzie po meczu, kto zapisze 3 sety na swoje konto, to zobaczymy.